Beauty Bar jest miejscem, w którym oprócz zabiegów urodowych serwujemy tak naprawdę okazję do spędzania wolnego czasu. Bo mnóstwo rzeczy poza takimi klasycznymi zabiegami urodowymi staramy się tutaj dla kobiet organizować. Chociażby wieczory panieńskie, tak zwane before przed wyjściem gdzieś na imprezę. Wtedy my tutaj organizujemy dla dziewczyn makijaże, organizujemy manikiury bardzo szybkie, catering, przygotowujemy fajne potrawy. Organizujemy również shuffling, czyli taką formę spędzania wolnego czasu, że możemy tutaj dziewczynom zaproponować powymienianie się ubraniami, tymi, które nam się już znudziły. Organizujemy też warsztaty makijażu, więc ten beauty bar spełnia taką funkcję też edukacyjną, bo bardzo często nasze klientki nas proszą o jakieś porady, jak sobie poradzić z makijażem oka po pielęgnacji, której dokonują w gabinetach. Mówią, ach, fajnie byłoby jeszcze wyjść zaraz na miasto z czymś ładnym na buzi, zrobionym szybko i pomóżcie nam, jak tego dokonać. Więc my też tutaj organizujemy taki warsztat, uczymy dziewczyny, jak to się robi. Metamorfozy. Bardzo często ja tutaj robię taki koncept, gdzie analizuję sylwetkę, pomagam dobrać makijaż, kolory dla kobiet. Wychodzę też jakby na zewnątrz z moimi usługami, bo idziemy na jakiś shopping. Natomiast też jest tutaj nasz mały showroom, nasz mały butik z ubraniami, bo bardzo często nasze klientki po prostu potrzebują kompleksowej usługi. No i jest to też ten beauty bar takim miejscem, gdzie można się napić kawy, herbaty, gdzie można po prostu przyjść z laptopem popracować. Mam tutaj Wi-Fi, więc można się podłączyć do sieci. Albo przyjść z koleżanką i po prostu sobie usiąść, pogadać, przejrzeć gazety, spędzić pół godziny gdzieś pomiędzy zajęciami tylko na takich babskich pogaduszkach.